wszystkim nie nakręcam, ale no, czasami staram się coś pokazać. Proszę bardzo, jeden, drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. No się dzieje, powiem, jest grzybów. Jest grzybów. Tutaj mamy też piękny. Maluszek. No ale takie ładniuszkie to muszę pokazać. Nie ma lipy, panie. O. Schowały się pod igłami, gałęziami. Jakie pięknoty, cudowne, twardziutkie, że aż miło, zdrowiutkie, że aż miło, i czyściutkie do koszyczka, koszyk już, chwilę w lesie jestem, a prawie cały kosz. Ale ja mam jeszcze dzisiaj wiadro i bagażnik cały, tu kolejny. Chyba zdrowi świnki, elegancki. Pięknotki takie. A tu jakiś maluszek sobie leży. O, cholera. Ślimak nogę podjadł i się przewrócił, ale twardziutki, zdrowiutki, do słoiczka idealny. Jest jakiś przewrócony, nadjedzony, ale jego zostaje taki troszkę, chociaż zdrowy jest i ciężki. I jaka pięknotka pszliczna. Piękny, zdrowiutki. Zaczyna kropić deszcz, cholera jasna. Kolejna ślicznotka. Rośnie w mchu. Przechodzę na drugą stronę ścieżki. Widzę piękne komórki. Idę dalej. I co widzę? I widzę pięknotę. Pięknotkę. Jak się schowały. O, proszę bardzo. Jeden. Drugi. A, kapelusz mi się urwał. Tak to jest. Tutaj może być robak, ale nie ma. Naderwany był. Była stópka.
Nie, czyściutki, ładny. Zabieramy. Pewnie, że zabieramy. Tak, nie idziemy. Okej. A koszyk? Proszę bardzo. Proszę bardzo. I kolejna pięknota. O, jaka pięknotka. Piękny. Piękny, śliczny. I proszę Państwa, tak to wygląda. Zacnie. Dobra, koszyk pełny. Tak wygląda, przepięknie. Jeszcze troszkę można dosypać wejczego, ale biorę wiaderko teraz i idę inną drogą. Do zobaczenia. O, śliczotka. O tak. Teraz zaczyna kropić. Znowu. Wiaderko już no zakryte. I szukamy dalej. I kolejna pięknotka. Ukryła się. Jeszcze jeden. Ups. Takie buty, panie. Rozwalone drzewko. Taki ładny. Ale to nie wszystko. Piękne. Dwa cuda. Cudaczki. Też kropi. Więc mniej kręcę, ale jak coś fajnego to... Coś fajnego to zawsze trzeba. Jest dobry, jest elegancki. Oh, yeah.